Witam Was na kanale UFO Team. Dzisiaj opowiem Wam o aktywnych okrojnikach słuchu i nie tylko. Będzie też parę ciekawostek. Trochę mi się tego uzbierało. Oczywiście są to moje subiektywne odczucia. Jest to moja taka opinia, która też jest związana z moją budową ciała, z moją budową uszu, z moim odbieraniem jakby tam rzeczywistości oraz moimi jakimiś tam założeniami taktycznymi, sportowymi, które ja tam przed sobą stawiam. Dlatego to, co ja mówię, to jest moja po prostu taka, wiecie, moja opinia. Możecie się z tym zgadzać. Na pewno część osób się nie będzie z tym zgadzała, to jest zupełnie normalne. Jest to po prostu moja opinia na podstawie tego, co ja przez jakiś tam czas zauważyłem. I zanim przejdziemy do omawiania sobie konkretnych modeli, to chciałbym Wam powiedzieć, że sklep Gunshop przygotował dla Was zniżkę na wszystkie ochronniki słuchu, cały asortyment, dlatego jeżeli czegoś akurat szukacie, to możecie sobie to kupić troszeczkę taniej. Nie wszystkie słuchawki, które ja tutaj będę pokazywał, mają w swoim asortymencie, natomiast mają też inne. Jeżeli macie jakiś tam sobie upatrzony model, to możecie sobie coś takiego trafić, dlatego fajna promka, wbijajcie, wszystko będzie w opisie. Już mamy to stworzenie tutaj, to powiem Wam dla tych, co nie wiedzą, czym są aktywne ochronniki słuchu. Aktywne ochronniki słuchu i pasywne ochronniki słuchu różnią się tylko właściwie jedną rzeczą, tym, że te posiadają dodatkowe mikrofony, które wzmacniają Wam dźwięki z otoczenia, te, które chcecie usłyszeć, natomiast te dźwięki, których nie chcecie usłyszeć, są po prostu wytłumiane. I zakładając sobie pasywne ochronniki słuchu, czy na przykład zwykłe zatyczki, po prostu odcinacie się troszeczkę od rzeczywistości i nie słyszycie tego, co Was do końca otacza, ale też wyciszacie te dźwięki, które mogłyby uszkodzić Was słuch. Natomiast te słuchawki wzmacniają nawet szepty, słyszycie w nich lepiej niż ze swoim fabrycznym uchem zwykłym, bez żadnego wzmocnienia, dlatego jest to naprawdę ekstra. Zwiększają one bezpieczeństwo zdecydowanie podczas strzelania, bo słyszycie wydawane komendy, polecenia, czy na przykład jeżeli jesteście z instruktorem lub Wy jesteście tym instruktorem, to możecie lepiej słyszeć tą osobę, z którą współpracujecie. W zależności od tego, jakie klasy są to słuchawki aktywne, to one będą posiadały różną ilość mikrofonów, te mikrofony będą Wam dawały lepsze pozycjonowanie, natomiast mają kilka cech wspólnych. Te wszystkie słuchawki, jakie Wam pokażę, są zasilane przez dwa cienkie paluszki i działają tak samo, czyli po prostu wzmacniają te dźwięki, jedne robią to troszeczkę lepiej, inne troszeczkę gorzej. Wiecie, w zależności od tego, jakiej klasy są to słuchawki, to macie lepsze poczucie tego, gdzie coś się znajduje, gdzie coś do Was mówi, ponieważ te mikrofony wzmacniają wszystko i jeżeli ktoś do Was mówi coś na przykład z tyłu, to Wy będziecie jakby pozycjonować to, że ktoś coś mówi, ale słyszycie to w obydwu słuchawkach tak samo, w lewej i prawej i nie wiecie, czy ktoś jest z tyłu, czy ktoś jest z przodu, natomiast te lepsze modele mają to troszeczkę lepiej dograne. I chciałbym zacząć od tych najtańszych modeli, od tych najtańszych słuchawek. Nie znaczy oczywiście, że są najgorsze, ale po prostu od samego dołu do samej góry, do słuchawek aktywnych Sordin Supreme Pro X. Będę się starał Wam też powiedzieć, jakie są mniej więcej ceny, ale wiecie, te ceny też są uzależnione praktycznie od miesiąca, w jakim coś się wydarzyło na świecie, czy się nie wydarzyło. W związku z pewnymi sytuacjami też ceny aktywnych ochronników słuchu i nie tylko skoczyły do góry, później spadły, dlatego tutaj wiecie, będę tak orientacyjnie starał Wam się podkreślić mniej więcej, ile to kosztuje. Konkretne modele będziecie też mieli w opisie, te, które znajdują się w sklepie Gunshop. Możecie je dostać troszeczkę taniej, także zapraszam. I zaczynamy od początku. Jesteście pierwszy raz na strzelnicy ze swoją nową bronią i chcecie sobie stestować pistolet czy tam karabin. Zaczynacie z tym, stawiacie pierwsze kroki. Także wychodzicie sobie ze sklepu z zatyczkami, które kosztują 5-7 zł i nie muszą to być zatyczki firmy Tactical X3000, tylko zwykłe za 5-7 zł. Będą działały spoko, nie uszkodzicie sobie słuchu. Wiecie, słuch się nie przyzwyczaja do strzału, po prostu możecie go stracić któregoś razu. Dlatego trzeba mieć jakąś ochronę naszego słuchu. I to w zupełności daje radę, wiecie, wszędzie są używane na całym świecie i ludzie sobie doskonale dają radę z tym, dlatego 5-10 zł i możecie sobie spokojnie strzelać, nie? Ma to swoje minusy, każde chyba wie, nie muszę tutaj mówić, jak działają zatyczki, nie? Wchodzimy półkę wyżej, czyli 100 zł. W sumie wszystkie pasywne te ochronniki słuchu będą kosztowały około 100, 150, niektóre mniej. Generalnie warto kupić coś takiego przyzwoitego, no bo te słuchawki się Wam jakby nie zmarnują, zawsze się przydadzą, wiecie. Działają podobnie jak zatyczki, natomiast niwelują nam takie zjawisko jak przewodzenie kostne, czyli tutaj ten strzał jest troszeczkę lepiej tłumiony, natomiast mają też swoje minusy, naciskają Wam na ucho, po 3-4 godzinach może Was boleć głowa od tego. Ale wydaje mi się, że nie powinno Wam to przeszkadzać. Na początek spoko opcja, w zupełności Wam wystarczy, nie ma co się tutaj rozwodzić nad tym. Wytłumiają Wam wszystko i taka ciekawostka, pasywne ochronniki słuchu lepiej wytłumiają Wam wszystko w sumie niż aktywne. Czemu tak jest?
Wydaje mi się, że dlatego, że aktywne posiadają jeszcze jakąś tam elektronikę, a te po prostu są pełne jakichś pianek, jakichś wad, takich rzeczy. Tak, one są pełne pianki tutaj. Dlatego lepiej absorbują te dźwięki. Spoko opcja, jeżeli ktoś nie ma priorytetu na przykład na to, żeby słyszeć tam kogoś, czy słyszeć jakieś szepty, kroki, to w zupełności Wam to wystarczy i nie ma co tutaj iść w jakieś aktywne, mega drogie. Jeżeli ktoś nie ma takich priorytetów, to spoko. Wjeżdżają nam pierwsze aktywne ochronniki słuchu. Jest to model Isotunes Basic Sport. Ogólnie jest to podstawowy model od ISO i muszę wam powiedzieć, że jest to bardzo uczciwy model. Możecie już zwrócić uwagę na to, że są podobne do innych budżetowych modeli, czyli tutaj manipulator, włącznik i jednocześnie regulacja głośności jest w formie takiego pokrętła. Fajnie mamy zabezpieczone mikrofony, bo bardzo często jest tutaj jakaś pianka, a tutaj jest taka chyba pianka w środku, a tutaj jest taki kawałeczek plastiku podziurkowany, także to jest spoko, bo ta pianka wiem, że może odpaść. Wykonane są bardzo porządnie, należy zwrócić uwagę, że ten headband jest bardzo spoko i wiecie, to się wydaje, że tam, że jest miękki. No ale to robi różnicę, jeżeli spędzacie parę godzin w tym, to fajnie, żeby coś Wam nie uwierało w Was w głowę. Jest to bardzo fajnie rozwiązane, że to jest takie szerokie, mięsiste, miękkie. Są to też najlżejsze słuchawki, jakie będę Wam dzisiaj pokazywał i najbardziej slim. Są bardzo malutkie, bardzo wąskie. Jeżeli komuś zależy na takim slim produkcie, to zdecydowanie warto wziąć pod uwagę ten model, ponieważ jest on naprawdę, może Wam się wpasować pod hełm, pod cokolwiek, co tam sobie chcecie robić. A też nie będą przeszkadzać Wam przy strzelaniu na przykład z kolbą jakąś tam, dlatego jeszcze tutaj jest takie dodatkowe wcięcie, dlatego bardzo fajnie. Producent podaje czas pracy 350 godzin. Muszę Wam powiedzieć, że w normalnych warunkach tyle one wytrzymują. Natomiast na strzelnicy przy minus 15-20 stopniach, szczerze muszę Wam powiedzieć, że tego nie sprawdzałem, a wiem, że te tańsze modele miewają takie problemy, natomiast tutaj nie mogę tego powiedzieć, bo nie wiem. Jeżeli chodzi o jakość wykonania, to jest bardzo spoko. Jeżeli chodzi o mikrofony, to jest bardzo istotne. Oddają Wam takie żywe poczucie tego, co się dzieje wokół Was i nie wzmacniają takich głupich rzeczy, jak na przykład szum wentylatora, znaczy wzmacniają go, ale nie w taki głupi sposób, że słyszycie tylko to, a nie wzmacniają na przykład mowy, nie? Tylko jeżeli macie taki miks szumu na przykład wentylatora na strzelnicy mowy, to słyszycie trochę bardziej tą mowę niż na przykład ten szum wentylatora. Nie ma opóźnienia, mikrofony są spoko, głośność też jest fajna, macie dużo lepszy słuch niż fabryczne ucho Wam zapewnia. Nie mają chyba certyfikatu wodoodporności. Standardowo tutaj sobie wsadzacie dwie baterie, cienkie paluszki. Czy polecam ten model? Wydaje mi się, że jest spoko. Marka ISO jest troszeczkę mniej rozpoznawalna niż model, który zaraz Wam pokażę, a zupełnie nie wiem czemu, bo jest niemalże bliźniacza i koszt to jest 350 zł, z tego co pamiętam. Także no, taka uczciwa cena za uczciwy sprzęt, taki naprawdę mocna średnia półka, bym powiedział. Jest naprawdę ok. Jedyny minus, jaki ja zauważyłem, to jest to, że po 4 godzinach, jeżeli macie je założone cały czas, to troszeczkę naciskają Wam na te uszy i to boli. Ja mam też kawał potężnego, mięsistego ucha, natomiast jeżeli ktoś ma troszeczkę mniejsze, to może być dla niego wygodniejsze. Niektórzy mówią znowu, że te są wygodniejsze od innych modeli, dlatego to też, wiecie, to jest takie moje subiektywne uczucie. Tą wygodę oceniłbym naprawdę na takim przyzwoitym poziomie, za te pieniądze jest naprawdę ok. Możecie sobie to trochę nosić i tutaj jeszcze dałbym tego plusa za to, że są naprawdę bardzo slim, są bardzo wąskie, małe, lekkie. Naprawdę bardzo fajny sprzęt za te pieniądze. Następny model, czyli najbardziej popularne w Polsce aktywne ochronniki słuchu, czyli Impakty Sporty. Powiem Wam, że jest to po prostu spotykane wszędzie, większość strzelców w Polsce w tym pomyka. Ja się zupełnie temu nie dziwię. Koszt to jest 350 zł, uważajcie na podróbki, bo wiem, że jest sporo podróbek. Na Allegro sprzedaję za 170, jeżeli chcecie sobie kupić od Chińczyka, to lepiej kupić z AliExpress podróby. Ale pamiętajcie, że podróby tutaj nie podają Wam norm NNR, SNR ani niczego. No to nie wiem, czy one tutaj Wam odpowiednio chronić słuch, natomiast tutaj już producent podaje te normy. Te normy są wszędzie podobne, dlatego ja też Wam nie wymieniam tego, bo bardziej moim zdaniem jest istotne takie odczucie po prostu zużytkowania tego. Jeżeli chodzi o impakty, to są bardzo wygodne, solidnie wykonane i mają świetne mikrofony, takie same w sumie jak ISO. Wydaje mi się, że to jest właściwie to samo, no bo zwróćcie uwagę na to pokrętło, jest identyczne, tylko w innym kierunku i tutaj macie taką samą klapkę jak tam, także wydaje mi się, że to są niemalże jednakowe słuchawki, a jeżeli już, to wychodziły chociaż z podobnej fabryki. Różnią się takimi paroma szczegółami, na przykład tutaj macie mikrofon zasłonięty taką gąbeczką, nie takim plastikowym
przykryciem jak tam, dlatego to może być dla kogoś minus, ale wydaje mi się, że to nie jest jakiś minus, który dyskwalifikuje to. Wiadomo, że ta gąbeczka kiedyś tam odpadnie, ale tam bez przesady. Moim zdaniem są delikatnie wygodniejsze niż ISO, ale dlatego, że ja mam duże ucho. Headband jest wykonany bardzo podobnie, tłumienie dźwięków jest identyczne jak ISO. Jeżeli strzelacie na strzelnicy zamkniętej z karabinka, to polecam sobie do aktywnych ochronników słuchu wrzucić jeszcze zwykłe zatyczki do ucha, ponieważ te najtańsze modele no, nie będą Wam tak chronić dobrze słuchu, jakbyście tego chcieli, jest po prostu głośno. Nie ma tragedii, zależy też od długości lufy karabinka, od wielkości strzelnicy. Na otwartej to wiadomo, nie ma w ogóle tematu. Złącze mini jacka, w tamtych też było, nawet o tym nie powiedziałem, bo moim zdaniem to jest użyteczne w żaden sposób. Nie wiem, kto tego korzysta, chyba że ktoś, nie wiem, słucha sobie muzyki przez to, ale powiem Wam, że jakość słuchania muzyki przez te słuchawki jest tragiczna, dlatego nie ma w ogóle sensu. Tak jak mówiłem, mikrofony bardzo na plus, tak samo jak w ISO. Nie ma żadnego opóźnienia, nie ma żadnego przekłamania. Wiadomo, jakieś tam szumy, czasami dziwne dźwięki potrafi wzmocnić, no ale za te pieniądze jest bardzo spoko, legitny producent. Tylko uważajcie na podróbki i polecam. Nie dziwię się, że większość strzelców w Polsce z tym lata, no bo wiadomo, 350 zł i macie z głowy. O, i jeszcze taki jeden minus, o którym nie powiedziałem, to impakty średnio chcą działać w bardzo niskich temperaturach, czyli na przykład przy minus 15 to możecie mieć z tym problem. Mogą one Wam troszeczkę kapryśnie działać. Siadają funkcje jeszcze wyłączenia się po 4 godzinach tam bezczynności, bo ja na przykład bardzo często zapominam wyłączać te słuchawki. Mogę powiedzieć, że przyzwoity sprzęt za przyzwoite pieniądze, nie ma się do czego przyczepić. I tutaj mamy E-Armor M31, czyli chińskie słuchawki aktywne z AliExpress. Jest to bardzo popularny model w Polsce i wydaje mi się, że jest spowodowane to tym, że one fajnie wyglądają. Moim zdaniem mają ekstra design, wyglądają mocno taktycznie. Ten ich wygląd, ta taktyczność ma też swoje minusy, bo są to najcięższe słuchawki, jakie dzisiaj będę Wam pokazywał, ważą 410 gramów, także sporo. Dodatkowo są też największe, jeżeli chodzi o tutaj odstawanie po bokach, bo pojedynczo tutaj się baterie chowacie tutaj do każdego z tych pokręteł. Jeżeli już mówimy o tych pokrętłach, to chciałbym Wam powiedzieć, że tutaj były takie gumeczki, które mi się od razu poodrywały, praktycznie po zakupie tych słuchawek, bo były bardzo tandetne i to teraz jest niczym niezabezpieczone i łatwo może Wam się odkręcić i wypaść. Mi się już raz to zdarzyło, dlatego o tym wspominam. Natomiast no, nie jest to coś, co je dyskwalifikuje. Fajne są, na pewno bardzo fajne są te przyciski. Zwróćcie uwagę, jak sobie fajnie klikają. Czy w rękawiczkach, czy w czymkolwiek innym, przy zgrabiałych, zmarzniętych rękach, nie będziecie mieli problemu, żeby je włączyć, bo to jest fajne, takie klikliwe, jeżeli takie słowo istnieje, to fajnie się to klika. Jest to wygodne i moim zdaniem wygodniejsze niż w poprzednich dwóch modelach, gdzie jest to takie pokrętełko. Muszę Wam powiedzieć, że nie jestem pewny, czy one się same wyłączają, ale na pewno mają funkcję ostrzegania przed zakończeniem czasu pracy baterii, tylko że z tym ostrzeganiem to jest różnie, bo mają niby ostrzegać 40 godzin przed zakończeniem jakby pracy baterii, a ostrzegają 4 godziny, przynajmniej w moim przypadku tak było, też w zależności od baterii. O dziwo one działają w niskich temperaturach, czas pracy na baterii to jest takie, mi się wydaje, około też 300 godzin, ale to też kapryśne są troszeczkę. I co zauważyłem, że one troszeczkę słabo wytłumiają dźwięk strzału, szczególnie na strzelnicy zamkniętej. Jest to spowodowane tym, że one są puste w środku. Zwróćcie uwagę, ja sobie wytłumiłem je dodatkowo zwykłymi wacikami do uszu, do twarzy, nie wiem do czego to są waciki, no zwykłymi takimi wacikami higienicznymi, ponieważ po prostu one słabo tłumią, nie? Były po prostu puste w środku. Nie za bardzo mi się to podobało i słabo troszeczkę tłumią. Oczywiście producent nie podaje nam norm NNR, SNR, nie ma czegoś takiego w ogóle podanego. Mikrofony są też zabezpieczone taką gąbeczką. Jak się im bliżej przyjrzymy, to jakość wykonania nie jest ekstra. No tutaj ten kabłąk też ma inny ten headband, ponieważ ja go tutaj z Sordinów przerzuciłem, bo tam miałem fajniejszy. A tutaj macie też zwykły kawałek blachy i przychodzi Wam to praktycznie z takim kawałkiem blachy, z jakąś nałożoną jeszcze tutaj szmatką na to. Tak. Na plus na pewno mikrofony, bo są świetne. Bardzo fajnie wzmacniają dźwięki, żywo, realnie. Mam też znajomego, który używa ich w wojsku i mówi, że po nawale ogniowej od razu wróciły do wzmacniania dźwięków, jak ktoś tam krzyczał, także to też spoko opcja. Mikrofony naprawdę na plus, porównywalne do poprzednich modeli, ale mi się wydaje, że to może być podobny chiński producent tutaj, jeżeli chodzi o te mikrofony, co nie znaczy, że zły, bo nie wszystko, co jest chińskie, jest złe.
I też nie wiedziałem, gdzie je umieścić, no bo ja za nie zapłaciłem 200 zł, a z tego co widzę, to już potrafią kosztować gdzieś 400. Wydaje mi się, że 200 zł za te słuchawki to jest ekstra cena. Natomiast 400 zł nigdy bym za nie nie zapłacił tyle, bo nie są tyle warte. Są warte tak w okolicach, no max te 300 zł, maksymalnie, ale to jeżeli macie gwarancję, bo kupując z Chin, no to wiecie, jak z tą gwarancją jest. Ja się liczyłem z tym, że nie będę jej miał, ale podobały mi się wizualnie i dałem się troszeczkę złapać. Plusem jest to, że możecie sobie zamówić do nich konwersję taką na hełm, jeżeli ktoś używa, to też spoko opcja, ale powiem wam, że czuć tą wagę, są ciężkie, są puste w środku, no mają swoje minusy, jakość wykonania też nie jest jakaś ekstra, ale no parę plusów też mają, dlatego jeżeli komuś się podobają, no to też nie będą złe, nie będą to złe słuchawki, mi się wydaje, że dadzą radę, nie zepsuły się, działają, w sumie już mam je parę lat, także spoko. Kolejny model to Walkers Razor Slim. I muszę wam powiedzieć, że ja się troszeczkę zawiodłem na tych słuchawkach, ponieważ one są strasznie promowane, szczególnie w Stanach Zjednoczonych. W Stanach są bardzo tanie, kosztują kilkaset złotych, kilkadziesiąt dolarów, tam z tego co pamiętam, to ostatnio je widziałem chyba za 70 dolarów, czyli tak można powiedzieć, że kilka stów powinny kosztować w Polsce, natomiast cenowo spotkałem się od 200 do 450 zł, co jest absurdalną ceną za to. Nie mówię, że są to słuchawki złe, bo są bardzo fajnie wykonane. Ta opaska tutaj jest identyczna jak w pierwszych dwóch modelach. Praktycznie jeżeli chodzi o wykonanie, niewiele się różnią od poprzednich modeli. Natomiast mam wrażenie, że są troszeczkę lepiej spasowane niż na przykład Earmory. I tutaj też mamy mikrofony zabezpieczone taką siateczką, co ja preferuję. Jest to fajniejsze niż ta gąbka. Pokrętło tutaj jest zdecydowanie na minus. Zwróćcie uwagę, że ja już je miałem lekko włączone, co oznacza, że są rozładowane i one się rozładowują mi za każdą wizytą na strzelnicę, ponieważ jak je wrzucę luzem, to się po prostu przekręca. Nie mają funkcji wyłączenia się. Przepraszam za tego ptaka. Nie mają funkcji automatycznego wyłączenia się. Producent podaje czas pracy 350 godzin, natomiast u mnie to było różnie, ale muszę wam powiedzieć, że czasami one potrafią naprawdę bardzo szybko zżerać te baterie. Kolejną rzeczą jest to, że i pomimo tego, że są one jednymi z w sumie droższych słuchawek, jeżeli chodzi o tą cenę najwyższą, gdzie możecie je kupić w Polsce, to powiem wam, że mikrofony tutaj są najgorsze. Przynajmniej takie jest moje odczucie. Mają delikatne opóźnienie, czyli to, co się wydarzy, to czujecie to, że to, co się wydarzyło, to zanim to się wydarzy tutaj w waszym głośniku w środku, to jest wyczuwalna taka różnica, naprawdę. Jedyne słuchawki, w których taką różnicę widzę, bo w tamtych totalnie jej nie ma. Dźwięk też jest dziwny, jest taki podobny do radyjka Safari, nie podoba mi się to. Dla mnie, jeżeli chodzi o mikrofony, są to najgorsze słuchawki, jeżeli chodzi w tym dzisiejszym zestawieniu. Też, jeżeli je kupicie i będziecie sobie w nich tam chodzić i strzelać parę godzin, to nie będzie wam to przeszkadzało. Są stosunkowo wygodne. Zwróćcie uwagę, że są dużo większe na przykład od Impactów. Jeżeli ktoś ma takie duże, potężne ucho, to lepiej mu to będzie pasowało. Co ciekawe, tutaj producent też nie podaje nam norm SNR i NNR. Nie wiem, z czym to jest związane, ale nigdzie się z tym nie spotkałem. Ale jeżeli ktoś je kupi i komuś się podobają wizualnie, to na pewno nie będą to stracone pieniądze. Działają, są całkiem ok. Za te mikrofony, moim zdaniem, dyskwalifikacja. Ja nie lubię z nich korzystać. Ale daje dużego plusa za design, bo wyglądają fajnie, ten headband jest wygodny, jest ok. Także jeżeli komuś się podobają, to traficie jakąś dobrą promocję, to też nie będziecie mieli tragedii z nimi. Tutaj mamy najdroższy model i ta cena też jest powiązana z tym, że są najlepsze. A czemu są najlepsze? Najlepsze są ze względu na to, że mają najbardziej czułe mikrofony. Nie dość, że nie wzmacniają wam takich głupich rzeczy, których nie do końca chcecie słyszeć, jak na przykład spadające gdzieś tam krople deszczu czy cokolwiek. Że wiadomo, wzmacniają to, ale nie w taki sposób uciążliwy, że słyszycie tylko to. Kolejną rzeczą jest to, że te mikrofony dają wam fajne pozycjonowanie tego, gdzie mniej więcej ktoś się znajduje, gdzie słyszycie jakieś tam kroki. W tamtych tańszych modelach jest z tym problem, natomiast tutaj nie ma. Czas pracy na baterii to jest tutaj w ogóle wymiata, bo to producent podaje 600 godzin i to jest naprawdę 600 godzin. W każdych warunkach, czy będzie plus 20-30, czy minus 20-30, naprawdę one sobie dają świetnie radę. Kolejną rzeczą jest wygoda. Są bardzo wygodne, posiadają żelowe wkładki. Oczywiście ten model Sordin Supreme Pro X posiada te żelowe wkładki. Zresztą nic dziwnego, że używają ich najlepsi strzelcy na świecie i najlepsi instruktorzy, najlepsze w sumie jednostki specjalne też używają tych ochronników słuchu, dlatego mają renomę pancernych, niezniszczalnych.
producent podaje nam normy SNR, podaje nam normy NNR, no to wiadomo, przy takiej marce to już nie ma co się dziwić. Dodatkowo mamy jeszcze wodoodporność, która jest potwierdzona certyfikatem. Bardzo fajne włączniki, wyraźnie klikalne, możecie ich dotykać w rękawiczkach i nie będzie problemu, że dotkniecie dwa naraz, dlatego spoko. Posiadają opcję ostrzegania przed wyczerpaniem się baterii, posiadają też opcję automatycznego wyłączenia się po jakimś tam czasie bezczynności, nie pamiętam dokładnie po jakim czasie. Natomiast minusem, jaki tutaj zauważyłem, jest wykonanie tej opaski na głowę. No nie jest to taka surowa opaska jak w Armorach, która, znaczy mówię tutaj o całym tym pałąku, ponieważ jest on plastikowy, jest osłonięty tylko taką opaską, ja mam tutaj taką opaskę akcesoryjną, ale generalnie w Armorach była ta, co przyszła z sordinami, no i mogło być troszeczkę to wykonane lepiej, ponieważ patrzcie, tutaj macie kabel, który jest w sumie luzem, no i czy to jest takie super? Wydaje mi się, że nie, no bo ten kabel gdzieś tam może się wam zahaczać, może gdzieś tam to powodować jakieś problemy po jakimś czasie użytkowania. Można to było rozwiązać lepiej moim zdaniem, no ale wiecie, tutaj bardzo dużo osób je wpina w hełmy, bardzo dużo osób zakłada jakieś neckbandy, dlatego wydaje mi się, że tak producent się do tego nie przyłożył, ale ja bym wymagał tutaj czegoś za te pieniądze, czegoś więcej, ponieważ to jest koszt już około 1100 zł. No jest to sporo, ale zwróćcie uwagę na to, że tutaj producent daje nam 5-letnią gwarancję, czyli już jest pewny tutaj, że to przynajmniej te 5 lat wytrzyma i 5 lat to jest naprawdę spoko, ponieważ przez te 5 lat na pewno nie będziecie mieli problemu, jak coś się zacznie dziać, to po prostu wymieniają wam na nowe i działacie sobie dalej, nie? W tych tańszych to wiadomo. Realnie sordiny z wkładkami żelowymi to jest coś, co polecam każdemu. Wiadomo, nie każdy ma budżet taki, który na to pozwoli i też nie każdy potrzebuje takich ochronników słuchu, bo jeżeli strzelacie sobie 5 sztuk z, nie wiem, z 9 czy tam z 22 raz na miesiąc, no to nie potrzebujecie takiego sprzętu. To jest sprzęt, który nadaje się już na apokalipsę zombie albo jakiś konflikt zbrojny, dlatego no, jest to sprzęt najwyższej półki. Ja lubię taki sprzęt, ponieważ wiem, że mogę mu ufać i mnie irytuje to, jak coś kupuje coś i to przestaje działać. Dlatego tutaj zdecydowanie polecam. Jest to taka inwestycja po prostu na lata, nie? To się na pewno wam zwróci, że to będzie po prostu działało i będzie wygodne, będzie dobre i będzie działało, nie? Dlatego sordiny najlepszy wybór. I ta cena tego tysiaka, powiem wam, że nie jest duża, ponieważ wydaje mi się, że wasze uszy są warte każdych pieniędzy i stracić słuch z jakiegoś głupiego powodu. Ja na przykład miałem taką sytuację, że strzelałem w zatyczkach zwykłych i ta zatyczka mi się po prostu wysunęła i musiałem kontynuować dalej to strzelanie. No i troszeczkę mi brzęczy w uchu, nie? Piszczało parę dni i dzisiaj czasami jak tam są jakieś zbyt wysokie tony, to brzęczy mi w uchu. Ale mam informację, że jak wy byście coś takiego mieli, czyli na przykład strzelicie i macie jakieś piszczenie w uszach przez utrzymujące się jakiś czas, to jedźcie na SOR, dostaniecie tam jakieś krople, które podobno powodują to, że ten słuch może być uratowany i nie będzie żadnego uszczerbku. Ja już zauważyłem, że u mnie ten uszczerbek delikatnie się pojawił, tym bardziej, że jak ja strzelałem, to jeszcze odbijało się od z boku fala ta cała uderzeniowa tych gazów prochowych, które wydostawały się z lufy, to wszystko się odbijało i szło mi prosto do ucha, a ta zatyczka się delikatnie wysunęła, no, dlatego to wiecie, nie ma co tutaj oszczędzać. Link do sordinów też będziecie mieli w opisie. I na koniec mam dla was ciekawostkę, czyli coś, co łączy ze sobą te dwa światy, czyli aktywne ochroniki słuchu i zatyczki, czyli aktywne zatyczki. Po prostu działają jak aktywne słuchawki, wzmacniają wam te dźwięki i wygłuszają dźwięk strzałów. Co ciekawe, producent podaje tutaj wyższe normy SNR i NNR od aktywnych słuchawek, ponieważ one zatykają tutaj całkowicie kanał uszny. Posiadają takiego różnego rodzaju gąbki, zarówno jeden, jak i drugi model, o którym zaraz wam opowiem. Możecie sobie wymieniać w zależności od tego, który jest dla was wygodniejszy. I powiem wam, że bardzo też fajnie działają, bardzo fajnie wzmacniają te dźwięki, są mega głośne. Naprawdę, jeżeli chodzi o to, co w takiej totalnej ciszy słyszycie, praktycznie każdy szum, każdy szelest, jest bardzo spoko. To jest model Isotones Sport Caliber i powiem wam, że jest ekstra ze względu na to, szczególnie na te etui, bo jest ładowany na USB port C i to jest taki powerbank, ładujecie sobie to i wkładacie sobie taką później słuchaweczkę do ucha, później sobie odkładacie ją i ona się sama ładuje, czyli podobne rozwiązanie jak w AirPodsach, moim zdaniem ekstra. I taki plus, jeżeli ktoś jest takim gadżeciarzem jak ja, to możecie sobie puścić przez nie muzykę, ekstra sprawa. Ja nie puszczałem i nie słuchałem muzyki na strzelnicy, także nie wiem, czy to można robić, ale dokładnie w tym modelu byłem ostatnio biegać,
sumie pierwsze bieganie w tym roku, zrobiłem sobie lekko 5 km i powiem Wam, że spoko się słuchało muzyki. Dodatkowo jak wyłączyłem sobie je, bo biegłem, było ciemno i mówię, kurczę, jak jakiś samochód będzie jechał czy coś, to fajnie wszystko słyszałem dookoła, nie? Taki turbo słuch, bo jak samochód jechał, to już słyszałem z daleka, że on jedzie. Natomiast to jest model też od Isotunsa, tylko to jest model Advance i jest napisane też Tactical, dlatego jak będziecie strzelać w... Do tego jak będziecie strzelać w nich, to będziecie mieli plus 10 do celności. Ale tak pół żartem, pół serio powiem Wam, że ten model moim zdaniem wydaje się troszeczkę lepszy. A to ze względu na to, że posiadają one dodatkowo tutaj taki uchwyt na ucho. I w tym modelu na przykład, jeżeli zaczęlibyście się tarzać, robić jakieś dziwne rzeczy, komandosić, to mogą one Wam wypaść z ucha. Natomiast w tym modelu nie będzie takiego problemu, ponieważ one konkretnie się trzymają na uchu i ciężko je zgubić. Podają też normy wodoodporności albo odporności na zachlapania, a nie pamiętam, podane przez producenta. Dlatego też duży plus, jak będziecie w jakimś tam deszczu czy coś. Fajne też są manipulatory, włącznik plus minus. Standardowo możecie sobie tego też używać w rękawiczkach. I zaraz Wam coś pokażę. To są zwykłe słuchawki, w których sobie słucham muzyki JBL-a, a to są aktywne ochronniki słuchu, znaczy to są sportowe, wiadomo, nie? Ale te też zupełnie nadają się do sportu. Powiem Wam, jakość muzyki w tych jest lepsza, natomiast tutaj jest gorsza jakość muzyki, no ale macie aktywne ochronniki słuchu i aktywne w sumie i słuchawki do słuchania muzyki, także oszczędzacie trochę kasy. Jest to spoko opcja i mają swoje plusy, są najlżejsze w sumie ze wszystkich modeli. Możecie sobie używać ich pod hełmem, pod czapką, pod czymkolwiek. To jest bardzo wygodne. Czas pracy na baterii też podaje, że działają nam kilkanaście godzin. Moim zdaniem działają dłużej niż producent podaje, ale to też w zależności pewnie od temperatury, w jakiej korzystamy. Posiadają też taki fajny magnes, że możecie sobie je spiąć na szyi, także też spoko opcja. Model Advance od Isotunes, to powiem Wam, że jest u mnie obowiązkowo na siłowni i obowiązkowo na strzelnicy, jako takie awaryjne słuchawki. No i też czasami jak coś nagrywam dla Was, jakiś odcinek czy coś, to na przykład teraz jak chodziłem w czapce, to bardzo mi to przeszkadzało, żeby zakładać sobie słuchawki zwykłe nauszne. Ja polecam. Jedyne do czego mógłbym się przyczepić tutaj, to jest, już Wam pokazuję, port USB. To jest stary port USB. I to mi się nie podoba, bo port USB typu C w XXI wieku to już jest obowiązek, dlatego ja coś takiego bym tutaj zastosował. Dziękuję Wam za oglądanie, jeżeli się podobało, to możecie zostawić tam lajka. Pamiętajcie wpaść, obczaić promocję w Gunshopie. Shop wraca już ze mną do domu, dzięki, narka.